Także no też spodziewałem się, że będzie to wyglądało gorzej, no gdyż rozpoczynamy przygotowania. Zawodnicy też dostali już jakąś tam dawkę obciążeń i można było się spodziewać, że będzie się im grało trudniej. Nie było też łatwo, no bo przeciwnik widzieliśmy i na początku pierwszej, i na początku drugiej połowy zagrał bardzo agresywnie. Dobrze, że doszło do tego sparingu, bo mogłem też zobaczyć zawodników, których nie widziałem. Taki był cel tego sparingu. Wynik zawsze jest tą sprawą drugorzędną, ale my chcemy wygrywać. My chcemy wygrywać, bo nikt przegrywać nie lubi, to jest normalne. Ale wiele fragmentów, myślę, gry było niezłe, no więc początek taki, wprowadzenie w ten, powiedzmy, nowy rok, takie no optymistyczne. No nie chcę indywidualnie oceniać, ale Wiśniakow zdobył bramkę, miał asystę, więc widzieliśmy go. Pokazał się z dobrej strony, no Wojtek też, myślę, nie popełnił jakichś błędów. No Żuchowski grał w drugiej połowie, gdzie już tej gry takiej, powiedzmy, jakościowo dobrej aż tyle nie było. No, jedziemy właśnie w tej chwili do klubu i tam jedna czy dwie decyzje będą, myślę, do pół godziny. Zawodnicy pierwsi się o tym dowiedzą. Z tym bramkarzem ze Słowacji? Jakby to powiedzieć, przeszedł do kolejnego etapu kwalifikacji, więc no, dzisiaj, jak zaczęła się ta druga połowa, mówimy, no zobaczymy, bo będzie miał dużo okazji, żeby się wykazać. Z czasem no, tych okazji zbyt dużo nie było, no ale widać, że jest to zawodnik, że jest to bramkarz doświadczony, że jest to bramkarz wyszkolony, dobrze grał nogami, spokojnie reaguje w konkretnych sytuacjach, więc no, pozytywnie się pokazuje. Na obóz też pojedzie, czy? Tak jest założenie.